Hej, witam Was w naszej codziennej rutynie podczas tego wyjazdu, czyli porannym spacerze. Tak jak słyszycie, śpiewają ptaszki, jest jeszcze mgła. Zaraz muszę ustawić Wam film na 8, bo dzisiaj mamy poniedziałek. I wiecie co, z jednej strony jakby ciężko mi trochę wstawać, bo tak to ja mogę sobie jeszcze poleżeć, Jaroś się bawi i patrzę sobie na jego z łóżka. A tutaj niestety nie mam takiej opcji, ponieważ po prostu wzięliśmy dwie książeczki i pizzę tą taką drewnianą. I więcej zabawek nie brałam, bo nam się po prostu nie zmieściły. Więc no, jestem zmuszona do wstania. I wstaję koło 6. Dwie godziny próbuję się trochę bawić, ale już przed 8 przychodzi takie marudzenie, że się nie da wytrzymać. I on bardzo chce po prostu wyjść z pokoju, a wszyscy domownicy śpią, więc z tego pokoju wyjść nie mogę. I po prostu musimy się ubrać i iść na spacer. I z jednej strony niby daje mi się to ciężkie, kurde, przed 8 na spacerze, ale z drugiej strony jest jeszcze tak pusto, jest takie świeże powietrze i wydaje mi się, że dobrze mi to robi na całą resztę dnia, więc podoba mi się ta rutyna. Wątpię, że będę ją stosować, jak wrócę do domu, bo po prostu nie będzie mi się chciało. Natomiast tutaj, jak jestem zmuszona, to myślę, że naprawdę jest to bardzo fajny. Brakuje mi słowa. Zwyczaj, o, nawyk. Tak, może to było to słowo. Właśnie takie wstawanie i chodzenie rano na spacer. Myślę, że się przejdziemy tak z pół godzinki do godziny i wtedy Roch pójdzie spać, ja się wykąpię i tak jak wczoraj właśnie sobie może jeszcze coś tam popracuję, ponieważ reszta wstaje o 11, 12, więc tak. Musimy do tej godziny być w miarę cicho, a Roch już wtedy odbywa swoją pierwszą drzemkę. Hej, szybko Wam się pokażę, bo u fryzjera i siedzimy na przystanku i Marylka teraz poszła, więc czekamy na Marylkę i idziemy do domu. Hej, ja się w ogóle strasznie mało do Was odzywałam, wczoraj chyba też się odzywałam na spacerze, natomiast dzisiaj jesteśmy później na spacerze, bo już prawie 11, rodzice wstał o 7, więc trochę później. Zjedliśmy siadanko, poszliśmy na spacer i zaraz pewnie zaśnie. Ja w ogóle nigdy chyba nie nagrywałam takiego vloga z całego tygodnia, żeby było tylko kilka urywków, więc jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Natomiast chciałam powiedzieć. A wczoraj byłam u fryzjera i chyba tylko fragment Wam nagrałam. Później podeszły do mnie moje Wicki i bardzo serdecznie pozdrawiam, bo się nie spodziewałam. Wiecie, wyszłam od fryzjera i one właśnie do mnie podeszły i już chyba się wczoraj do Was nie odzywam. Więc powiem Wam dzisiaj, że pani mi właśnie obcięła na takiego boba bardziej. I mam bardzo krótkie włoski, natomiast wiem, że one mi odrosną i mi się w sumie takie podobają. Bardziej sobie podobam w krótkich niż w długich. Co prawda muszę je już dzisiaj umyć, bo cały czas dotykam i po prostu już są takie oklepnięte. Natomiast wczoraj porobiłam sobie zdjęcia z Marylką, które możecie zobaczyć na moim Instagramie. No bardzo mi, nie powiem, wzrosła aktywność pod tym nowym zdjęciem, bo no, tam dużo widzę kontrowersji wywołałam. Nie wiem, na czym skończyłam, bo zadzwonił do mnie tata, dzwoniłam do niego z życzeniami. Natomiast co ja mówiłam? Że Mateusz ze mną nie zerwał ze względu na to, że robi sobie takie zdjęcia. Mateusz w ogóle ze mną nie zerwał tak naprawdę, tylko po prostu rozstaliśmy się w zgodzie. Przyjaźnimy się i no bardzo długo zwlekałam z powiedzeniem Wam o tym, ponieważ nie wiedziałam, jak sytuacja się rozwinie. Nadal nie wiem, jak sytuacja się rozwinie. Natomiast ogrom tych wiadomości nas przytłoczył i ja poprosiłam Mateusza, żeby po prostu na tym Instagramie swoim poinformował, o co chodzi, bo jednak to on usunął zdjęcia z nami i... Znaczy nawet nie usunął, tylko zarchiwizował. Po prostu nie są widoczne przez pewną też sytuację, która działa się tutaj na YouTubie. Przez pewną osobę, która wywołała burzę. Natomiast jakby
chciałabym też powiedzieć, że ta osoba napisała, że zdradzałam Mateusza, nie zdradzałam Mateusza, nie jest to prawda. I tak jak opisałam wam na Instagramie, tylko że usunęłam to story, bo nie chciałam, żeby więcej osób się o tym dowiadywało po prostu, bo wstawiając to na Instastory z wyjaśnieniem, więcej osób się o tym dowiedziało, niż wiedziało, zanim to wstawiłam, ale powiem wam, że kroki prawne w tej sprawie zostały podjęte i myślę, że wszystko się rozwiąże. Już się uspokoiła ta osoba, więc wydaje mi się, że będzie wszystko okej. Ale nie, to nie jest prawda, że Mateusza zdradzałam, więc proszę mi tak tutaj nie wmawiać tego, bo po prostu rozstaliśmy się, poza tym była kwarantanną. Ktoś się zdradza w trakcie kwarantanny, ja nie. Rozstaliśmy się w zgodzie, rozstaliśmy się naprawdę w przyjaźni i zobaczymy po prostu, co będzie dalej. Pewne rzeczy nas zaskoczyły w mieszkaniu razem, pewnych rzeczy nie przewidzieliśmy. Również ta kwarantanna była dla nas trudnym czasem. I po prostu tak, a nie inaczej się stało. Natomiast proszę, żebyście nie spekulowali po prostu i nie wymyślali różnych niestworzonych historii. Po prostu rozstaliśmy się w zgodzie, co będzie, to będzie. Życie toczy się dalej, jesteśmy bardzo młodzi i zobaczymy po prostu, jak to się dalej potoczy. A wy pewnie z nami, choć nie chciałam się z wami tym dzielić, to fakt, że dużo z was do mnie pisało, no bo jak już pokazałam swój związek, no to wypadałoby też powiedzieć o tym, że ma gorszy moment. Dobra. Oła, już mi ręka boli. Odezwę się pewnie jutro. Rochuald w końcu zasnął, więc tutaj obniżę. Tak sobie jestem na spacerze, idę i myślę, że kurde, w sumie, bo przyszłam już na Instagrama i w ogóle statystyki mi zniknęły, więc nie wiem, czy teraz Instagram mi nie usunie tego posta, no bo jak ktoś na przykład go zgłosił, no to jest taka możliwość. No i tak sobie myślę, że kurde, serio, tam w sumie nic nie widać, tylko moje nogi. Jakby ta poza jest taka moim zdaniem artystyczna. Moim szacunkiem do ciała jest to, że na przykład go nie okaleczam czy coś bardziej niż to, że go nie pokazuję. Jeśli jest ładne, to dlaczego mam go nie pokazywać? W sensie jakby... Ciekawe, czy jakbym wstawiła takie zdjęcie w stroju kąpielowym, gdzie byłoby widać jeszcze więcej, no bo przecież bym nie miała koszulki, to też bylibyście tacy zgorszeni. Znaczy, no wiecie, tam większość jest pozytywnych komentarzy, ale tak ogólnie. Jestem bardzo ciekawa. Dla mnie szanowanie siebie to nie znaczy nie pokazywanie ciała i to dla mnie nie ma nic w ogóle wspólnego. Szacunek, a ładne, artystyczne zdjęcie. Ktoś napisał, że tanie porno, ale coś jest serio, ja tam mam koszulkę i majtki. No, bez przesady. To nawet nie są jakieś takie, nie wiem, to takie zwykłe majtki i zwykła koszulka, w której chodzę na co dzień. W sensie to są moje szczęśliwe majtki. To je bardzo lubię i zawsze jak mam jakiś ważny egzamin czy coś, to je ubieram. Albo jakąś, nie wiem, rozmowę czy coś takiego, to rzeczywiście one mi moim zdaniem przynoszą szczęście. Na przykład mam dwie pary, nie, mam trzy pary majtek chyba z Victoria's Secret i właśnie te czarne są moje szczęśliwe majtki. Granatowych za bardzo nie lubię, bo to są stringi i ja się odzwyczaiłam od noszenia stringów po ciąży. I jeszcze mam takie różowe, które mi przynoszą zawsze nieszczęście, więc je ubieram w takie basic dni, jak na przykład siedzę w domu i nic nie robię, żeby przypadkiem nie przyniosły mi nieszczęścia.